Cześć buziaki! Przed nami dzień piąty projektu Halloween. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, projekt Halloween to 31 charakteryzacji i 31 tutoriali wrzucanych przeze mnie przez 31 dni października. Przez pierwsze 6 dni tematem przewodnim jest zło wcielone. Dzisiaj potraktowałam temat troszeczkę bardziej z przymrużeniem oka, dlatego wcieliłam się w Urszulę, która skradła Arielce głos. Na marginesie perukę zrobiłam również sama. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co robię, a w szczególności z projektem Halloween, koniecznie subskrybujcie mój kanał już dziś i łapki w górę. Przechodzimy do malowania. Pewnie Was to nie zdziwi, że na pierwszy ogień idą oczywiście brwi. Będę miała również założoną perukę, dlatego już teraz założyłam tapet, żeby dobrze trzymał mi wszystkie włosy. Malowanie zaczynamy od naszkicowania najważniejszych elementów białą kredką. Są to brwi, usta i naszyjnik. Całość maluję oczywiście farbą wodną za pomocą pędzla kabuki, omijając te naszkicowane miejsca. Nie miałam do tego idealnego odcienia, dlatego wymieszałam głęboki fiolet i biel zdając efekt. Powiekę Urszuli dzielę na dwie części. Tę pierwszą zamalowuję na biało, żeby niebieski kolor, który na niej będzie, był wyraźny. Teraz kontroluję przy użyciu neonowego fioletu i gąbeczki. Możecie zauważyć, że już nie dałam w miejsce kontrolowania taki różowo-fioletowy odcień. Jest to fioletowy cień do powiek nyc i teraz pogłębiam go tylko tym ciemnym fioletem. Tym samym odcieniem z odrobiną bieli zaznaczam grzbiet nosa i fałszywe nozdrza, żeby mój nos przypominał bardziej ten spiczasty nos Urszuli. Następnym krokiem jest dodanie białej kremowej farby w miejsce, gdzie chcę, żeby twarz była najwyższa. Jak widzicie, łączę ze sobą różne produkty, w zależności od tego, co daje najlepszy efekt. I właśnie uwielbiam efekt, który daje zastosowanie wodnej farby jako bazę i na nią miejscowo tłustej, która bardzo ładnie się blenduje i wstawia. Niebieskim cieniem przykrywam tę biel na powiekach, przy czym zostawiam takie lekko niedomalowane miejsce na środku powieki. To będzie miejsce, w którym odbija się światło i tak też ma Urszula w oryginale. Dolną powiekę też podkreślam na niebiesku. Białą kremową farbą podkreślam jeszcze to niedomalowane miejsce na powiece. Górną powiekę najpierw częściowo zamalowuję srebrnym cieniem, którego tutaj słabo widać, ale uwierzcie mi na słowo, że jest srebrny. Teraz nakładam czarny cień, na początku bardzo mało, dobrze go blendując, potem dokładam od wewnętrznego kącika oka. Dodaję go również nieco na tę niebieską część. Teraz czas na wściekłe brwi Urszuli. Dodaję też kontur na tę niebieską część powieki, bo w końcu jest to postać kreskówkowa. Ja zdecydowałam się na namalowanie uśmiechu Urszuli na swoich ustach, ponieważ bardzo lubię ten efekt na zdjęciach. Fajnie się taką iluzją po prostu pobawić. Natomiast gdybym szła na przykład na imprezę, zdecydowanie poszłabym po prostu w czerwone usta. Niestety w tym momencie zapomniałam nacisnąć nagrywaj i widzicie tutaj już gotowe rozświetlenie i cieniowanie warg. Teraz dodaję tylko cień na zębach, dodając go więcej w zewnętrznych kącikach. Jeszcze tylko naszyjnik Urszuli, czyli muszla, w której trzyma głos Arielki. Tutaj w ruch idą farby żółta, pomarańczowa i trochę białej. Jeszcze tylko trochę cienia, żeby stworzyć iluzję trójwymiarowości. I czarny rzemień, na którym wisi naszyjnik. No i tu się zorientowałam właśnie, że Was okłamałam, bo jeszcze wykończenie oczu. Założyłam już soczewki. Taki sam model znajdziecie na iDry. Jest to model Deck White. Do wykończenia oka używam czarnej farby, ale oczywiście eyeliner będzie trwalszy. Zakładam perukę. Jest to pierwsza zrobiona przeze mnie peruka w życiu. Zrobienie jej zajęło mi jakiś tydzień. I podrygując, żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, 31... przeze mnie dla Was, a może nie.
ciebie. Wyglądam jak babeczka. Jak muffinka. No, to wszystko.